Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj przyjrzymy się właściwie nowej rotacji w NFS-ie i nie jest to tym razem troll jak w przypadku BMW GTS wersji Boguś, jak się pewnie niektórzy domyślili, bo niektórzy się nie domyślili i dostałem sporo hejtów. Jazda po wawie, trochę mi tutaj samochód uszkodziła i będę musiał sobie go naprawić. Natomiast mamy fajną rotację dodaną do gry. Jest sporo ciekawych samochodów, sporo ładnych i kilka gówien. Więc no cóż, chodźmy do dealera samochodowego, sprawdźmy co warto kupić. BMW Procar. BMW M1 Procar, naprawdę super auto. Już kiedyś było dostępne za kasę z gry. Natomiast teraz znowu się pojawiło. Mamy tu mocne nitro, bardzo fajne prowadzenie. Można je trochę spieprzyć, jeśli wsadzimy gówniane części, w sensie jakieś tam słabe, które sprawią, że ten samochód stanie się jakiś podsterowny i w ogóle. Mnie się tak zdarzyło, ale jakoś tam sobie z tym tuningiem poradziłem. Ogólnie naprawdę koks niezły, fajny. Trochę taka prędkość maksymalna jest tutaj niska. Ale jest spoko, naprawdę przyspiesza bardzo ładnie i w klasie A da się nim wygrywać jak najbardziej. Następnym samochodem jest Lotus Evora. Mamy tu mocne nitro, 1 800 000. BMW było za 2 miliony, dużo lepszy zresztą zakup niż ta Evora. Evora to jest totalna lipa, kiedyś to był naprawdę fajny samochód, przynajmniej tak mi się wydawało, tak mi się zapamiętał, ale teraz jeździ się nim, nie wiem, jak... Nie wiem w ogóle jak to porównać, do czego, do jakiejś motorówki, czy coś w tym rodzaju, czy jakiegoś poduszkowca. Strasznie się tym jeździ, niby skręca dobrze, ale jeździ się bardzo nieprzyjemnie. No i wygrać jest nim ciężko. Przyspieszenia tutaj nie mamy. Nie wiem, nitro mamy tylko dobre i tyle. Nie polecam, jak najbardziej nie polecam. Ford GT, jeśli chodzi o osiągi, to totalne gówno. Nic z nim nie wygracie. 1 400 000 gotówki. Jest naprawdę kiepski. Skręca. Nie skręca. Nitro mamy tutaj słabe, ale jeśli ktoś lubi Fordy GT, tak jak ja, to plus 1 000 000 do wyglądu i można śmigać. Ale nic nie wygracie. Dobra. Lotus Evo, przepraszam, Europa. Europa S to już jest naprawdę fajny Lotus. Jeden z lepszych, jakie mamy dostępne w grze. Mamy tutaj mocne nitro, bardzo fajne prowadzenie. Prędkość maksymalna nie jest najwyższa, ale to nie jest najważniejsze w tym samochodzie. On po prostu jest świetny i naprawdę nadaje się do wygrywania w klasie B. Polecam serdecznie. Porsche Carrera RSR. Gdzie ty jesteś, Porsche Carrera RSR? Co ja zrobię? O, 900 tysięcy gotówki. Bardzo fajny samochód. Nie ma mocnego nitra i jakichś. Nie wyróżnia się też w sumie niczym szczególnym na tle innych koksów. Właściwie ciężko go zakwalifikować do koksów, ale bardzo fajnie się prowadzi. Przede wszystkim. Nie wiem, całkiem nieźle przyspiesza. Ja powiem wam, że wymaksowałem go w klasie B i na Grypoint naprawdę ten samochód pokazuje co potrafi. Poza tym jeśli ktoś lubi klasyki, no to myślę, że tutaj RSR-ka będzie fajnym wyborem. Polecam samochód, naprawdę bardzo, bardzo fajny, chociaż no jednak ciężko nim wygrać w klasie B, tak? Do klasy A nawet nie ma go co tam cisnąć, no bo tam już jest kiepsko. Meganka. Renault Megane. Za 950 tysięcy. No tutaj jest znacząca przewaga. Ten samochód, znaczy przewaga na tle innych wozów, takich średnich. Samochód naprawdę świetnie się prowadzi, świetnie skręca. Praktycznie nie traci prędkości na zakrętach, co jest po prostu w tym samochodzie kapitalne. No, skręca niesamowicie, mimo że nie wygląda na taki samochód, który by się prowadził jakoś, nie wiem, nie wiadomo jak. Jest nieziemski, jest naprawdę nieziemski. Zapraszam do obejrzenia przeglądu tego wozu, bo jeśli mi nie wierzycie, bo naprawdę jest dobry. Nitro mamy tutaj słabe, przyspieszenia praktycznie nie ma. Jeśli jedziecie z górki i wieje wam w plecy wiatr, to może odczujecie, że przyspiesza do setki w 15 minut, ale tutaj i to jest oczywiście pozytyw, nie? Jak przyspieszałby w 15 minut, bo on przyspiesza z 40 minut do setki, takie macie wrażenie. Nie, no, żartuję. Prowadzenie jest tylko tutaj dobre, przyspieszenie jest naprawdę kiepskie.
Następnym wozem z tej rotacji to jest BMW Z4 Coupe. 5,5 miliona. Pół miliona mamy tutaj do kupienia taki samochód. Nie jest to wcale najgorszy wóz ze słabych. Ciężko go zakwalifikować do średnich. No jest tak pomiędzy najgorszymi a średnimi samochodami, więc nie jest to taki nawet mocny średniak, bym powiedział. Ciężko nim coś wygrać, szczerze mówiąc. Nie polecam. Co tu mamy? Mazda MX-5. 300 tysięcy. No, powiem wam, że zakup też taki. Nitro tutaj jest słabe. Prowadzenie jest w miarę ok. Ten samochód też nie wyróżnia się jakoś niczym szczególnym na tle innych. I on jest w klasie D. Można spróbować im coś w klasie C wygrać, ale raczej kiepsko, ewentualnie w D tam się pomęczyć, gdzie w D chyba nie mamy ani jednego samochodu z mocnym nitrem, więc można coś tutaj jeszcze powalczyć, ale ogólnie nie jest aż taki dobry wóz. No i został nam na koniec Nissan 2000 GTR C10. Naprawdę fajne autko, też za 0,5 miliona, zobaczcie, tak jak BMW Z4, z tym, że GTR będzie tutaj dużo, dużo fajniejszym wyborem, samochód jest sporo lepszy. No i jeśli ktoś jest fanem filmów z serii Szybcy i Wściekli, to myślę, że powinien się zaopatrzyć w ten model. Naprawdę bardzo, bardzo polecam, samochód niepozorny, a prowadzi się fajnie, ma fajne przyspieszenie i do wygrywania w klasie B nawet się nadaje. Mówię wam, serio wam mówię, że ten samochód potrafi pokazać, co potrafi. No dobra, no dziękuję wam bardzo, że zobaczyliście tą rotację. Mam nadzieję, że sobie coś tam kupicie. No i najsmakowitszym kąskiem jest tutaj BMW M1. Moim zdaniem, jak dla mnie, jeszcze Europa S czy RSR-ka. To są takie trzy samochody, które w tej rotacji są najfajniejsze i najmocniejsze. No i może jeszcze ten Nissan GT-R właśnie też jest taki ciekawy. A inne to są takie słabiaki, wiecie. Więc skupcie się na tych czterech samochodach. I może coś tam uda wam się wybrać z nich, wygrać nimi i tak dalej. No, także tyle. Dziękuję wam serdecznie. Zapraszam ponownie do mnie, do Luska. Na razie, hej.